9 konkurencji i 9 graczy. Każdy może używać tylko i wyłącznie jednej umiejętności. Która okaże się najpotężniejsza? Sprawdźmy. W pierwszej rundzie waszym zadaniem będzie jak najszybsze dostanie się do bazy przeciwnika. Pamiętajcie, że możecie używać tylko i wyłącznie jednej umiejętności. Zaczynamy od Arkoana. Co wybierasz? Talona. Wiesiu? Karima. Shao? Aurelion Sol. O kurwa, ale wymyślił. Hawat? Skarner. Kapten? Ramus. Toast? Tindomer. Puri? Chyba Kane. Saga? Takoku. Miku? Nonowu. Nie mówiłam wam tego wcześniej, ale drużyna przeciwna będzie mogła wam przeszkadzać. Osoba, która będzie miała najgorszy czas, odpadnie w tej rundzie. No i ruszyli. Puri! Puri zaspała! Dopiero teraz leci. A może to jest strategia, żeby puścić ich przodem? Co się dzieje na topie? Arkoan już bardzo blisko. Ale Saga został złapany! Arkoan 1.23. Drugi będzie Saga 1.28. Trzeci Kaptyn 1.31. No i została Puri. Powolutku, powolutku. O Jezu, Shao ją znalazł! No i Puri pada! 1.47 jak na razie, zaraz się zrespi i może lecieć dalej. O nie! Złapali ją! Nie! Słuchaj, Puri, ja daję ci taką radę. Zostaw 100 E, jakbyś przed nimi spalać, szczerze mówiąc. O, a mu mignął, gdzieś tam szuka na top lane. Puri, nie, chodź. No nie, zwają ją, bo nie, ona teraz. Dobra, słuchaj, Puri, teraz lecimy tak, ja ci pomogę, chodź. Ja będę ich odciągał swoim pilarem. Trzymaj to E, teraz trzymaj mam. To E. Chodź, chodź, biegniemy, biegniemy. Nie. Masz E? Dobrze. Ma tylko jednego strzału. Biegnij, 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 biegnij. Lecisz, Miku! No nie! Nie! Musimy Puri pomóc, dopiero 5 minuta 36 sekund. I biegnij, w ogóle biegnij z drugiej strony, czy coś. Kurwa nie, zabiłem cię! Dzięki za maksymkę, Kota. O Boże, przebiłem ci rękę. Brat, właśnie, oni są odnoszone według ciebie. Jest! 8.32! Byki za 5 sekund, druga część tej rundy, ale najpierw wejdź, zasubuj. Widzę, że oglądasz bez subskrypcji. Kliknij w ten czerwony przycisk i będzie git. Uwaga, ale poszli, poszli. Tościk, tobie się może wydawać, że ty dobiegniesz do bazy, ale ja już wiem, gdzie ty jesteś. Co to jest, Hawat? O kurwa. Proszę, zostaw mnie, Arkoan, chcę z tobą potańczyć. Proszę. Ale zostawiłem się potem. O, szybko. Patrz, jak przeleciał. Dobra, Hawat, 1.54. Luna, 1.56. Aurelion Sol, szybko. 2.04 Aurelion i teraz to jeszcze? Wiesiek, Hekarim i Hekarim. Wiesiek, 2.22. Tylko Tościk został. Dobra, jest Tościk. Zobaczymy, czy uda mu się pobić Puri. Jestem widzem, jestem tylko widzem, jestem upośledzony widzem, o. Proszę. Jaki widzem? Bro! Gdzie on jest? On chyba ci już przeszedł. Dawaj, 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 dawaj! No nie, zrobił to! 4.27! Jesteśmy w pierwszej rundzie. Najszybszy czas zrobił Arkoan. 1.23, gratulacje. Let's go. Natomiast najwolniejszy czas miała Puri, z którym się pożegnamy w tej rundzie. Dobra, czas na chwilę przerwy, na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Gaminate. Gaminate to jest suplement dla gamerów, który da wam siłę na długie godziny grania w ligę. Przychodzi w takich puszkach, w środku jest proszek. Wow. Ten proszek miarką wsypujecie do shakera. Zalewacie wodą. Ja to już zrobiłem akurat. Wstrząsacie i gotowe, można pić. Gaminate ma mnóstwo smaków, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Cały czas moim ulubionym jest ten, Iced Tea Peach. Smak klasycznego Iced Tea, a do tego energia. Dużo energii. Słuchajcie, w linku w opisie macie sklep Gaminate'a. Zajrzyjcie, wybierzcie coś dla siebie i pamiętajcie, żeby przy checkoutcie dodać kod DYRYHODO, żeby dostać dodatkowe 10% zniżki. Także co, pijcie Gaminate'a, a my wracamy do odcinka. W drugiej rundzie waszym zadaniem będzie dotarcie do tego warda. Możecie używać tylko i wyłącznie jednej umiejętności i uwaga, nie możecie chodzić. Czempiony będziemy wybierać w oparciu o kolejność wyników z pierwszej rundy. Pierwszy był Arkoan! Ja Zaka piknę chyba. Saga był drugi. Aska. Kapten. Ojej. Hawat. Nuners. Miku. Kamil E. Shao. Yumi W. Ooo, co? Dobra, Wiesiek. Kuwajki. Tościk. Kazio. 3, 2, 1 i poszli! O kurwa, faktycznie poszli! Kula została użyta! O nie, szalał się ci na kule! Dobra, to będzie broken gówno. Za ile masz kulę, Hawat? 3, 2, 1, mamy. Czy dojdzie do pinka? I tak blisko! Szał pierwszy, dobra. Ale dynamiczna rozgrywka. Saga już jest bardzo blisko! Pomocy, miniony mnie biją! Ty, musisz to przeżyć! Kapten! 3.38! Nie! Saga? Jeszcze musisz flashnąć tam. Przepraszam! Dobra, Saga przekroczył. Dobra, czekajcie, Arkoan jest bardzo blisko. Przeskoczył, proszę państwa. 4.24. Erotyczny Wiesiek tak blisko. I Wiesiek, proszę państwa, 4.52. W tej rundzie najszybszy był Shao na Yumi, który zrobił zadziwiająco szybki czas. Szybszy nawet niż jego host, 2.41. A ostatni był, niestety, Tościk na Kaziksie, 5.23. I to on odpada w tej rundzie.
W tej rundzie zadaniem graczy było jak najszybsze wyczyszczenie dżungli jedną umiejętnością. Szao, byłeś pierwszy w poprzedniej rundzie, także ty zaczynasz. Jaki pik bierzesz? Iverna. O, dobre. Hawat? Kane. Teraz przy okazji zrobię poranik do clearowania dżungli Ivernem z Redside'u. Zaczynamy od wilków, potem z wilków idziemy na Blue Buffa, kapczerujemy Blue Buffa i po Blue Buffie lecimy od razu na Grompa. Tego kasztana trzeba zostawić, zobaczycie później naszego. Hawat po redzie, teraz golemiki, ma pół HP. I teraz wracamy się tam, bierzemy Q, ustawiamy się tutaj na Blastcone i podczas, gdy używamy Blastcone i jesteśmy w powietrzu, rzucamy Q na Blue Buffa, kapczerujemy to szybko i używamy Q, żeby od razu się przyciągnąć do Blue Buffa. Dobrze. To są rzeczy, które potrafi main Iverna. O! Czy on będzie robił dwa na raz? To się da? No tak, mam możliwość, tak. Kończyłem. 3-10, Szao. 3-38, Hawaciątko. Teraz naszymi graczami będą Kapten oraz Saga. Kapten, jaki pi? Fiddlesticks W. Saga? Okej, okay, ja biorę Olaf Q. Saga pizga k***a toporem. Podnosi go i znowu nim pizga. Dobra, bo ty nie umiesz kontrolować. O mój Boże, ten młody zawodnik na Olafie właśnie użył kół, przed chwilą padł już topór. Znowu rzucił kół! Chciałbym zespajtować, czy nie zespajtować, żeby zrobić zespajtować. Zespajtował, nie wiem, co dzieje! Halo, Szao, halo, halo, ziemia do Szao. Teraz Kapten, co się u ciebie dzieje? Jak, gdzie jesteś? Jak tam? Ja aktualnie wilki już kończyłem. Fascynujące. CO TO ZA FLASH BYŁ JAKI?! Ja nie chcę ci nic mówić, ale lepiej by było na kamieni go. Wiem co robię, wiem co robię. 2.55 na liczniku, a Saga robi reda. Kapten, jak tam sytuacja? Robię kluczaki właśnie. Najlepszego czasu chyba nie wbije, ale czy pobije Hawata, zobaczmy. Czemu mam bić Hawata? 3.25? 3.26? Pobił Hawata! 3.28! Kapten? 3.55. Dobra, kolejna para. Miku oraz Arkoan. Zaczyna Miku. Wybieram Sejona. Ja poproszę Nunu. Nie wziąłem Swajta! No jak nie wziąłem Swajta? To 4. Są we mnie dwa wilki. Jeden mówi chuj, content, a drugi mówi no dobra, remake. Chao, zrób pola na streamie. 59% do 41% na remake. To oglądamy tylko Arkoana, a ty będziesz miała remake w kolejnym meczu. Dobrze. I Blue się respi. Moc truchleje. Już pierwsze Q zajebane. Piękny skin. Wart jakieś 1 zł. Uuu, zesmajtował, ale Grompa. Tylko czy ten Gromp nie straci cierpliwości? Hodo, hodo, hodo. Ja nie pierwszy raz gram na dżungli. To będzie problematyczne, szczerze mówiąc. Znaczy trochę to zajmie, ale bez przesady. Do pobicia masz czas 3.55. Na razie trzecia minuta zaraz wybije. 30 sekund ma. To się chyba uda, 30 sekund to z palcem w nosie. Myślałem, że powiesz w dupie. Ten prosto z mostu, nie... Dupa! 3 i... Ty no, ale czekaj, to jest dokładnie taki sam czas jak Kapteyna, 3.55. Serio? Dobra, jest Wiesiek. Ja biorę Nocturna. Słuchajcie, macie do pobicia czas 3.55, to jest czas Arkoana i Kapteyna. Jeżeli wam się to nie uda zrobić, to odpadacie. Jest kłopotuwa, ej! Ty wziąłeś Q, Wiesiu? Tak. W by było lepsze chyba, czy nie? No. Ty mogę wziąć umiejętność, tak a jej nie używać? Tak. Nie, czasami są jakieś pasywy, nie bierzcie. No są, są, a co? Są mocne pasywy. 2.44, a Wiesiek dopiero na kurczakach. Myślę, że w minutę mi się uda. 35 sekund, więc... Czy ty przeżyjesz te dwa kampy naraz? Mam smajta, ciastko i płotkę. No kurwa, nie! Co się dzieje? Nie trafiło mi kugolema, ojojoj, dobra, ale mam to chyba. Mam to, 3.46. W tym samym czasie znowu! Dobra, słuchajcie, dogrywka. Najgorsze czasy w tej rundzie mieli Arkoan oraz Kapten, dlatego żeby rozstrzygnąć to odpadnie w tej rundzie, zrobicie full cleara Szako, jednym spelem. To pierwszy, ten przechodzi dalej. Nie, nie, nie. Zaczęło się, 1.30. Co tuś? Słuchaj, dałeś mi takiego czempiona, to muszę pajacować. Ty, ale jak to? Ty wiesz co robisz? Nie. Choker Ark, let's go. Szczerze mówiąc dobre, ale kurwa. Meanwhile Kapten, co tam u ciebie? O kurwa. Nie, bo kupił 1v1. Kapten mu ukradł! Jaka walka! Kapten ma trzeci level i go na kurwa i ma reda. Jest walka o wilki. Teraz mogę to powiedzieć. Arkoan przy swoim pierwszym clearze zrobił oba kampy wilkowe, tak żeby Kapten nie mógł ich pospierdolić. Dobra, zrobiłem, skończyłem. Kapten, yeah! Widzowie, w takim razie, do następnej rundy przychodzi Kapten, a następna runda to 1v1. W czwartej rundzie stworzycie pojedynki 1v1 używając jednej umiejętności, bez autoataków. Kto przetrwa najkrócej, odpadnie z dalszej gry. Pojedynki natomiast odbędą się na zasadzie najgorszy z najlepszym. Czyli Szao zawalczy z Kapteynem, Saga zawalczy z Wieśkiem, a Hawat zawalczy z Miku. Szao, co wybierasz? Fiora. Kapten, co wybierasz? Olika. WW kontra Fiora, start! Czy to będzie Brolane? Ej, co jest? O nie, oni się dogadali! To teraz Szao, Kapten. Kto wygra ten duel, ten dostaje mystery skin, let's go. Zajebiście. No co? Jeszcze raz, co?
Ej, dobra, zaczęli się napierdalać, co się dzieje? Chłopaki nie mieli zamiaru się bić, do tego jako czas pojedynku uznaliśmy nieskończoność. Saga kontra, Wiesiek, Saga, co pikujesz? Kasiopeia i biorę E. Dobra, Wiesiek? Olaf i biorę Q. Czas start. Start. Ty, jadą! Skusili się, to mi się podoba. Ej, to jest giga dobry pomysł z tym Eka. Ale nie ma już many! Teraz nic nie zrobi. Ile ty masz many na tyju? A ty już nie możesz użyć tego Q? Nie. Mam pomysł. Papier, kamień, nożyce do trzech. Ej, ciastko mam, nieważne! A! Nie trafił jeszcze, Saga! Dobra, dalej czekam na ciastka. Dobra, ruszył Wiesiek. Ale trafił to Q, what the fuck? No nie, ja pierdolę! To ostatnie Q, kurwa, nie ma many! Nice. Ignite, ignite! Yes. 6-0-5, erotyczny Wiesiek wygrywa. Dobra, daję gifta Wieśkowi, zobaczmy co wyleci. Atlantic Fizz. Fizz Atlantydy, what a shit. Okej, okay, no to Trundle. Dobra, Trundle. Hawat? Fiddlestick. Start. O nie, oni się nie będą bić. Nie będzie się bić. Wszystko jeszcze można ustalić. A, chcesz licytować się? No dobra, słuchaj, no my 4 skin, nie? Ile krzyczy RP? 420 złotych. Jak się nie zacznie napierdalać za 15 sekund, oferta przepada. Czekaj, kupić, chcesz to, czy mogę kupić mi 4 skina? On stać mnie akurat. Kupa, mogę no. 2. Mogę 2. I jeden za 1350. Dam 1500. Kurwa, myślałem, że kolegami jesteśmy. 4,20. Po gierce Miku dostała 1500 RP za zdradę kolegi. Dobra, Hawat, w takim razie ty odpadasz w tej rundzie, niestety. Zostałeś zdradzony, jak się z tym czujesz? Normalnie. Dzień jak co dzień. W piątej rundzie waszym zadaniem jest zadanie jak największego damage'u z jednej umiejętności, ale możecie to zrobić tylko raz. Wbijemy 6 levele i zobaczymy, kto zrobi najwięcej. Pierwszy pikuje Shao. Swain Ultimate. Captain. Kat do soka. Miku. Nunu pod bombę. Wiesiek. Fidlasz. I Saga. Aimer Dinger Ku. No to uwaga, pierwszy jest Captain, let's go. O kurwa, prawie nic. Teraz Miku, let's go. O, trochę bardziej mu snęło. No. Mały bezu wyszedł. No to czekamy. No i staliśmy tak autentycznie dobrych kilka minut. Dobra, jesteś gotowy? O, leci. No to czekamy. W przypadku Heimera też trochę to trwało. No jest, w końcu! Co się stało? Co się stało? Jak nie trudno się domyślić, Saga oraz Shao mieli topowe damage'e. Shao większy, o dziwo, niż Saga. Aha. Następnie, kolejną osobą był Fiddlesticks, ale to co się wydarzy teraz, Kartus zadał 3428 damage'a, natomiast Nunu 3225 i to on! A przepraszam, ona odpadnie w tej rundzie. Dobra, Miku, jakie masz ostatnie słowa do naszej widowni? twitch.tv/mikusia. Dobra. W szóstej rundzie waszym zadaniem jest jak najdłuższe przetrwanie w Dragon Picie. Poprzednią rundę wygrał Shao, także jaką umiejętność wybierasz i jaką postać? Shaikoku. Saga. Yumi Bu. Oooo! Macie nawizecie człowieku, Shai, rozumiesz? Wiesiek, teraz ty. Biorę Zaka z ultem. Kapten? Fizz E. Jak zostanę sam na sam z tobą, Saga, to chyba będziesz jadł gówno. Przysięgam. Każdy z was będzie mógł otrzymać ode mnie jednego heala w dowolnym wybranym przez siebie momencie. No oprócz tego ja będę mógł też sobie skastować ereczkę, kiedy będę chciał. Let's go. O, Saga już się schował. Kogo będzie pić Dragon? Chyba Wieśka, on ma w sumie największy model. No, pijany jesteś jak w smoku, co jest? Co on robi? I faktycznie trochę pojebany jest. Nie ląduj, co ty? Dalej. Saga zaczął baitować Dragona, żeby bił jego. Tak, żeby jego autoataki dosięgały też kaptyna. Kam, ty jesteś kurwą, Saga, nie? Jeszcze raz tak będziesz igrać i coś może się źle skończyć. Spokojnie, wiem co robię. Dusz ty... Dobrze. Jak troluje Wieśka, chłopie, ja nie wierzę. Saga Gubku 1. No chodź, to stójcie, stójcie. W? Wiesiek wykorzystał swoje W. Za dużo to nie dało, szczerze mówiąc. Ej, właśnie. O, dodaj W. Nie widzę Hellfara erotycznego. Dobra, o. Jest, przeskoczył. Bo te blogy, no. Czyli on ma full HP jeszcze, co się dzieje? Captain ma Warboga, co? Dopiero zobaczyłem. O, dać! Ała! To ostatni rząd! Nie! Nie! I wiesz, jak odpada! Szlak! Dobra, zagrajmy do końca, zobaczmy, jaka będzie kolejność. Czyli w takim razie, najszybciej padł Wiesiek, potem Shao, następnie Captain, a najlepiej poradził sobie Kot Saga. Najlepiej poradził sobie, on siedział po prostu. W półfinale waszym zadaniem będzie przyjęcie jak największej liczby damage'a, używając tylko i wyłącznie jednej umiejętności przez 10 minut gry. Zaczynamy od Sagi, co pikujesz? Master i W. Captain, co wybierasz? Mordekaiser. I Shao. Set. Shao biegnie gdzieś w kierunku topa, Captain na mida, a Saga na bota. Bez dogadywania się, jakoś się dogadali. Teraz Shao.
Tankuję 3 szoty. Jeszcze heala. Stankuję jeszcze jeden IW! 4 szoty. Saga wyhila się teraz i wróci pod tureta. Przyjmie może jeszcze 2 szoty. Jeden shot, drugi shot. On resetuje to, żeby wieża nie stakowała się damage'a. W sumie to ma sens. Be honest, idzie lepiej niż myślałem. O kurwa, zinto. Żeby użyć W, musisz używać innych speli. Szało w międzyczasie, na jednym HP cały czas się tutaj smaga z blue. Egzekucja, proszę państwa, ale na pierwszym levelu. A Saga, kolejny shot, kolejne heal'e. Kuźwa, skurwysyn to zrobił dobrze. On ma blue, w ogóle on to może robić nieskończoność. Szako, przepraszam, kurwa, Szao, zaraz będzie miał drugi level. Kapitan, ale teraz Big Brain, on chce im ukraść wszystkie trzy linie minionów. Bierze mida, bierze bota, no ale dobra. To tyle. On chyba zaraz będzie umierał swoją drogą. Chyba trochę marnotrawstwo czasu, ale chciał spróbować inną taktykę. No a Saga? Gameplay jest zajebisty, mi się podoba. O, kapitan! Kapitan idzie poddymić, nie pozwoli mu tutaj wykorzystywać jego zasługi cały czas. O tak! Ale go szukał! Ale kapitan chyba umrze? No brawo. A, no, ale Saga też! O to chodziło. O kurwa. Szao, czy ma W jeszcze? Patrzcie, zresztował dragona. Dobra, recalluje się. Kapitan, pyk! Heralda rozpierdolił. Dobra, co robi Saga? To wygląda cały czas jak footage z pierwszej minuty, nie? To wygląda jak moje rankedy na UN. No kurwa! W tej chwili tylko Shao przyjmuje jeszcze szoty. Nie. Saga walczy z dragonem i ostatnia sekunda. Dobra, koniec. I zobaczymy teraz, kto sobie najlepiej poradził. Dobra, proszę państwa, na pierwszym miejscu Saga, to u nas rodzinę, 12320 damage'a przyjął swoją zajebistą strategią. A na drugim miejscu z liczbą 11905 damage'a Shao na secie. Yeah, boy. Kapitan niestety daleko w tyle, 8000 damage'a. W wielkim finale stoczymy mecz 5-5. Każdy z graczy będzie miał tylko i wyłącznie jedną umiejętność. Finaliści wybiorą swoje drużyny z wszystkich graczy, którzy odpadli w poprzednich rundach. Oprócz Puri, bo już nie mogła grać. Zaczniemy od Sagi. Kapitana nie biorę. Lepiej nie bierz, kurwa, bo ci zintuję. Dlatego wybieram ciebie, doktor Hodo. Pojebało, chłopak, co? Słuchamy w takim razie Shao. Kapitan! Arkana biorę. Biorę Havata. Ej, nie spodziewałem się, że Havat będzie second pickiem. Ja się spodziewałem, że ty będziesz pierwszym! Viper the Poland. Miku. Ej, biorę erotycznego wieszka. Toast idzie do Shao w takim razie. Shao trochę nas ograł, bo wybrał Afeliosa, którego W to w sumie nie jest spell, więc mógł go używać razem z Q. W postaci Invadum, tak? Tak. Ja też kurwa mogę używać. Ja mi po prostu daje napis, kurwa, jaka jest dostępna broń. Dobra, nie przyjdą raczej. Dobra, kurwa. Ten tosik jest nasz, lecimy. Ej, mamy Havata z tyłu! Easy. Ja mam bardzo nieskończone mecze, ale... Dawaj tego Havata. Dawaj go, mamy go! Tylko uważaj, bo nie możemy podejść z tym, bardzo low jesteśmy. Spokojnie, ja go mam, ja go mam. Nice too. Bierzemy Shao. Kapitan? Dobra, Saga mi zamknie. No tylko, że są... Aha, super. Dobra, mamy cię, kuźwa. Dobra, ja mam szóstka za dwa minionki. Już będzie o wiele wygodniejszy matchup. I jak to powiedział słynny komentator, o kurwa szyszka. Co tu się wydarzy? Gwen używa kurwa szyszki. To jest mój ulubiony komentator. Czekał na zaproszenie od Pulsatu. Panież paszport najprędzej. Paszport Pulsat. Samo mnie. Idę. Nie mam latarni, ale idę z kół. Tu jest szyszka. Kurwa szyszka. Żyj, Paweł! Jest! Kocham was. O mój Boże, jaki gameplay! Co się dzieje? I dobra, nie bijmy się z nim tak jeden na jeden, wiesz, bo to jest przejebane. Fleszowo, pan. No ten Shao będzie orał, no bo on ma cały swój kit dostępny. Chciałbym też... No co?! Odinstalowuję. Kurwa, zmarnowałem 2 minuty na to, żeby stać w tym krzaku pierdolonym. Daj. Czy mam większe rzeczy ode mnie? O, ale to zrobił! Muszę go zabić. Zajebiście. Skąd on wie, kurwa? Tym snajpuje mnie. Streamujesz chociaż? Większy problem jest taki, że nie mają całego czempiona jednego. Ale mamy 1/4 na każdym. Problem jest taki, że mamy Hodo. No nie, no bo to co, no zobaczyłem, że jest Shao, no to stwierdzam, że jednak nie wbijam. Ej, bo jest problem, bo ja muszę za 10 minut max skończyć, no bo jakby ja muszę odzyskać rower. Okej, okay, nice, Miku, oh my god, Jezu, ale ten pik był dobry. Widzisz, dlatego nie Akshan! Była ward, zdjęliśmy mu shutdowna czy coś tam. No nie. Aha, było ward. Okej, to nie. Ty, to jest, to może być nasze, jak dobrze to zagramy. Dobra, jest pół HP jeszcze. Ej, dobra, Arkoan, to jest twój fight. Wszyscy będą flashować. Nie, Exhaust, ja pierdolę, najpotężniejszy summoner spell w grze. Daisy musi tankować, ty to się chciałcem, bo ty umrzesz od razu. Tu jeszcze mid zaraz będzie pushowany, więc nie wiem, co my tu chcemy zrobić. Ja jebie, to chyba będzie gra. Idziemy teraz smoka, robimy go i bota. I po smoku bota idziemy.
Ale grają ostrożnie bardzo. Pusi, pusi. Boją się naszej potęgi. I oni idą teraz na barona, no co za pusie. Saga, czemu mnie wybrałeś? Wolałem być ze zwycięzcami. Gówno, Saga. Niestety przegrał. Jego drużyna była za słaba. Shao zwycięża. Gratulacje dla niego i dla jego drużyny. Czy chcesz coś powiedzieć naszym widzom? Nigdy więcej nie biorę widza z Ironem 2 na siebie na supporta. Toast, idź po rower. Jeśli podobał ci się ten film, to na pewno spodoba ci się też ten. Kliknij. Pa, pa.